4, ustęp 2 o domowy mobbing przeciwko oskarżonej Magdalenie Teresie S. Proszę wyjść. Proszę siadać. Szybciutko. Proszę wstać, sąd idzie. Proszę usiąść, sąd przeszedł. Panie sędzio! Wysoki sądzie! Chwila! Mamo, w szlafroku do sądu. No zapomniałeś śniadania, to przyniosła. Jeju, mamo, nie jestem głodny. Romuś, chcesz być wysoki sąd, to musisz jeść. Jogę sobie popraw. Togę, togę. Proszę cię, idź, siary mi nie rób. Ja siary. A kto Trynkiewicza wypuścił, co? Weź. Idź. Dzień dobry. W sprawie przewodniczy sędzia Roman Andrzej Marek. Tak, dzień dobry. Próba młotka. Proszę wprowadzić poszkodowanego Tadeusza Włodzimierza S. No proszę podejść bliżej. Poszkodowany podejdzie bliżej. Proszę, spokojnie, niech pan tutaj stanie. Proszę się nie bać. W sądzie panu żona nie pieprznie. Rozpoczynam posiedzenie sądu. Czy poszkodowany poznaje oskarżoną? Tak. Czy poszkodowany może potwierdzić, że oskarżona Magdalena Teresa S. używała wobec niego przemocy? Czy ja mógłbym prosić o status świadka koronnego? Nie. To dotyczy poważniejszych spraw. W takim razie ja o żonie, o Madzi... O oskarżonej... Złego słowa powiedzieć nie mogę. Ja też nie. A przepraszam, dlaczego pan nie może? Bo żona źle znosi krytykę. Aha, czyli mam rozumieć, że pan był zastraszany. Tak. Nie, znaczy się, tam czasami głos podniosła, nic się nie stało. Oskarżona powie przed sądem, jak wyzywała męża. Czule mówiłam, misiu, pysiu. Weź, proszę cię. Ja widzę, że oskarżona ma kłopoty z pamięcią. Proszę bardzo, poszkodowany powie, jakich wyrazów używała oskarżona przeciwko niemu. Tu, teraz? Nie, pojutrze. Albo na Facebooku do mnie napisz. Przepraszam, chyba teraz jest pana sprawa, tak? Tak, teraz. No to tak. Proszę bardzo. Słuchamy. Tych na k? Domyślam się, pani Magdo, że o kochanie nie chodziło. No kochanie przy drogach nie stoi. Proszę dalej. Tych na ch? Domyślam się, o co chodziło. Tak, o to. I tych na y. Na y? Tak, też na y. To chyba Yeti. To też mnie obrażało. Tak, rozumiem. Dobrze, bo widzę, że nie możemy dojść tutaj do porozumienia. Oskarżona zeznaje, że nie wyzywała. Pan zeznaje, że wyzywała. Tak. Szanowni państwo, powołuję na świadka w sprawie przyjaciela rodziny S, pana Ireneusza K. Proszę bardzo. Tak. Proszę zająć miejsce. Co on tu robi? Proszę o spokój. Panie Irku, czy poznaje pan poszkodowanego? Tak, dobrze. Czy poznaje pan oskarżoną? Widzę, że pan poznaje. Proszę, świadek powie, przepraszam, świadek nie mówi, świadek pokaże, jak poszkodowany zachowywał się wobec oskarżonej. A, czyli możemy... Rozumiem. Proszę zapisać, że poszkodowany współpracował z żoną. Dobrze, proszę powiedzieć, jak oskarżona zachowywała się wobec poszkodowanego. Jezus Maria. Czyli proszę zapisać, była agresywna. Dobrze, panie Irku, mamy tutaj takie zeznanie, że był pan świadkiem jednej z awantur w trakcie imprezy rodzinnej.
Dołączył pan też do materiału sądowego dowód w sprawie. Proszę o włączenie dowodu numer 5. Kłamstwo! Już nie żyjesz! Proszę o spokój! Proszę o spokój! Nakładam na panią grzywnę 500 zł. Dobrze, panie Ireneuszu, może pan nam powiedzieć, co to była za impreza rodzinna? A, chrzciny, rozumiem. Dobrze, a ktoś przeżył? Pan, poszkodowany, dziecko, ksiądz, rozumiem. Dobrze, to chyba z mojej strony to wszystko. Proszę tylko, Stasiu, proszę podpisać swoje zeznania i dziękujemy bardzo. Ale mam rozumieć, że pan nie podpisze zeznań? To znaczy, że co, wycofuje się? Proszę pana, to jest, proszę pana, proszę zachowywać powagę w sądzie. Nakładam na pana mandat 300 zł za nieposzanowanie powagi sądu. Do widzenia. Do widzenia. I jeszcze zaocznie nakładam na pana 300 zł za robienie sobie jaj w sądzie. Dobrze, wróćmy do sprawy. Proszę, poszkodowany, wstanie. Wracamy do zeznań. Proszę wstać. Dobrze, panie Tadeuszu, świadkowie w sprawie, czyli sąsiedzi obecni, zresztą tutaj wszyscy zeznali, że był pan bity, dręczony, że w pana domu dochodziło do drastycznych scen, że pani Magda tam nieźle szalała, że był pan molestowany na różne sposoby. A to chyba akurat nie zarzut, nie? Zarzut. Nie, jak patrzę na pana, to zarzut. Dobrze, proszę powiedzieć, czy pan wobec tego zdarzenia, pan, jako mężczyzna, tak, że się tak wyrażę, czy pan jakoś zareagował? Tak. Jak pan zareagował? Podniosłem głos. Jak pan podniósł głos? W górę. A co to znaczy w górę? Bo jak się zasunie faceta w klejnoty, to mu się głos podnosi do góry. Jak Farinelli był. Przepraszam, a panią to bawi? Nie. No, bo mnie na samą myśl boli. Mnie też. No, Stasia też. Dobrze, proszę powiedzieć, co się wydarzyło później. Tak. Aż jestem ciekawy. Dobrze. No, później był szpital. Tak. Po wyjściu ze szpitala w naszym związku wiele się zmieniło. Jak się zmieniło? Na plus. A, tak. Miał więcej swobody. Tak. Tak. Mogłem chadzać na zakupy. Sam. No, szał. Tak, na pocztę też. Tak, I kasy więcej dostawał. Miałem pieniądze, tak. O. Mogłem sobie kupić jakieś nowe bandaże. Jakieś markowe tabletki przeciwbólowe. Proszę powiedzieć, jak wyglądało wasze wspólne mieszkanie? Miałem dostęp do kuchni. Całej. O. No. A łazienka, sanitariat? Było. Przez pół roku, dopóki dzierżawiłem przedpokój od żony. Później już do sąsiadów się chodziło, po klatkach się sikało, bo co? Czy oskarżona może potwierdzić przed sądem, że czerpała korzyści majątkowe z tytułu najmu przedpokoju? Nie, nie mogę. Przecież mam faktury. Potargam. Dobrze, nie. Nie, dołączymy je do akt. Dobrze, panie Tadeuszu, proszę mi powiedzieć, czy wobec tych wszystkich wydarzeń nie próbował pan uciekać z domu? Proszę pana, gdzie? Wysoki sądzie, obszczymurze. Moja żona dobiega do bramy w 5 sekund. W 3. Nowy rekord. Dobrze, czy pan chciałby jeszcze coś dodać do sprawy? Nie, już wystarczająco sobie nagrabiłem, nie. Czy oskarżona ma coś do powiedzenia? Nie. Szanowni państwo, po dłuższym zastanowieniu jako sędzia sądu rejonowego w Krakowie orzekam, co następuje. 6 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 7. Dobrze. Ograniczenie wobec współmałżonku do 100 metrów. Kara grzywnych 2000 zł kosztów sądowych i manipulacyjnych. Tak, zgnoić.
I tak se myślę, panie Tadeuszu, tak, że jeszcze odpracujesz pan 80 tak godzin społecznie w Zieleni Miejskiej. Dziękuję. Ja, jak to ja, proszę pana, jestem poszkodowany, tu siedzi oskarżona, proszę pana, to pan jest kobieta. Pan jesteś dupa, a nie poszkodowany! Dupa i popierduka! Nie. Taka łajza, co se rady w domu nie daje i przychodzi do sądu i mi gitarę zawraca, bo go baba leje. Poszkodowana to jest ta biedna kobieta, że z taką łajzę za męża wybrała. Ja się będę odwoływał do wyższej instancji. Patrz, on jeszcze k***wa sądem będzie straszył. Co, będę straszył? Będę straszył, będę. Ja państwo bardzo przepraszam, państwo, bo po prostu ja wiem, że ten wyrok jest mało sprawiedliwy, ale potrzebny po prostu. Pani Magdo, ja chciałem podziękować, przepraszam, że pani musiała się fatygować do sądu, no ale nie moja wina, że se pani łajzę za męża wybrała, a swoją drogą, gdyby pani się czuła jakoś samotna, to ja lubię kobiety z charakterem. Dobrze ci będzie w kagańcu. Mama, weź, mama, ile razy ci mówiłem, żebyś do sądu nie przychodziła? No, pozamykałeś wszystkich pedałów i złodziei? Tak, pozamykałem. No, no to no idziemy na lody. Tak? A co to za okazja? Nie widzisz, tata spierdla wyszedł. Ha. Przepraszam, dawno taty nie widziałem. Ja go tak lubię, słuchajcie, normalnie... Bo rok, sześć lat, bo synek, sześć lat, normalnie by się jeszcze mógł bajtel po hołdach tyrać, wanski chytać, a tak z kulituska musi już zaiwaniać do szkoły. I no ja, nie ma lekko. I już tu w telewizji musi na emeryturę robić do 67. Także teraz Jan Brzechwa recytuje Mikołaj Dziedzic. Ziemia z przedszkola znany, mumle przelunty od mojej mamy. Gęba zgodność najnowszą modą, bo jak jogodum, to jogodum. Muchy chytą w ręce łobie, kajerym nikt już wam powiem. Jak co ful na wszyscy ryją, w szkole wyda też bez tyją. Że wyja na koleje, że ja już bez kija. Jerzyk mądry, Jerzyk szlang, u mnie wszystko można bank. I naprawdę godum wum, fajno familio mum. Fater moje jak sztacheta, motor firta jak rakieta. A mój brat to Jerry Kała, a mnie go dają samochwała. Ukuj się, hopie, płyniecie. Nasz synek. Słuchajcie, kto wie, co to był za wiersz? No, samochwała. A teraz kim będzie kolejna zagadka, drugi wiersz. Mikołaj Dziedzic, zapraszam. Piotruś nie był dzisiaj w szkole, Antek zrobił dziura w stole. Wanda łobru zmarasiła, Zosia karku nie umyła. Jurek stracił klucz, a Watek z rocznita kołocza i placyk absolusem. Oj, by działo studa, a kiedy się o to ciebie pytał? Żodzien, ja mam nohę z tymi skargami, a go dają mi skarży pyta. Wieczór państwo! Jak to miło, że tylu Polaków cieszy się na widok jednego Żyda. Witam bardzo serdecznie w moim koszernym programie kulinarnym. Dziś polityka od kuchni, a ta polityka to ona kuchnia dobra jest.
Ja też mam gwiazdki, tylko że nie Michelin, a Dębica. O mnie się dużo mówi, ja jestem top chef. Ja gotowałem z każdym. Ja gotowałem z Amaro, z Okrasa, z Makłowicz. To oni się ode mnie nauczyli, że na talerzu ma być mało, ale żeby kosztowało. Wszyscy bardzo dobrze mówią o moim jedzeniu. No, może poza panią Gessler. Ona mówi, że u mnie wszystko smakuje jak kupa. Ale ja się nie gniewam. Ja się cieszę, że ona ma takie kulinarne doświadczenie. Kochani, ostatnio dużo się mówi o tej aferze podsłuchowej. Wszyscy zapytują, kto nagrał. Ja powiem wprost, ja to nagrałem. To do mojej karczmy przychodzą wszyscy politycy. Ja politykę znam od kuchni, czyli jak to mówi poseł Niesiołowski, od dupy strony. Na początek, dziękuję bardzo, na początek listy. Państwo zapytują, panie Jankiel, kiedy Tusk przestanie rządzić? A ja się zapytuję, a czy on w ogóle zaczął? Dalej. W kolejnym liście niejaki Icek Geldman zapytuje, dlaczego pan z karty usunął pierogi ruskie? Panie Icek, ja nie chcę, żeby mnie Putin w obronie ruskich zaatakował. Kochani, wszyscy mnie zapytują w listach, czy każdy może zrobić sobie taki podsłuch. Ja odpowiadam oczywiście, że tak. I ja teraz państwu pokażę, jak zrobić taki podsłuch w kuchni. Co jest ważne, prawda? Mikrofon, pluskwa też może być, prawda? Potrzebujemy jeszcze jakichś przyjaciół i buraki, czyli jakichś polityków, prawda? Ale, kochani, teraz bardzo jest ważne, kogo my będziemy podsłuchiwać, czy opozycja, czy rządzących. I bo tu jest ważne, jakie będą dodatki. Zacznijmy od opozycji. Jeśli podsłuchujemy SLD, wiadomo, mikrofon, przykrywamy sałatą i teraz wszystkie dodatki muszą być czerwone. Papryka, pomidor, prawda? Może też być marchewka, tylko tu trzeba uważać, żeby nie za dużo, bo politycy mają problem z rozmiarem, prawda? O. I, ale co jest najważniejsze w kuchni SLD? Seta i galareta. I oni wtedy wszystko wyśpiewają. Ale teraz, jeśli chcemy podsłuchać twój ruch palikota, to my zamieniamy te dodatki, zamieniamy wszystko na zielone. Dużo zielonego. Hasło w kuchni palikota to jest suszyć, skruszyć i zapalić. Ale dzięki temu to gotowanie jest radosne, wesołe. Państwo zapytują, co ja myślę, że te SLD się łączy z twój ruch palikota. No dla mnie z tych składników może wyjść tylko kaszanka. Ale i ta prawica, ona się łączy. A ja zapytuję, gdzie tu jest sens? Oni się dzielą, a potem się łączą. Mi to się wydaje, że tak, że jak ze świni zrobisz dzika, to i tak będzie świnia. Kochani, najtrudniej jest podsłuchać Prawo i Sprawiedliwość. Oni bardzo mało jedzą. Oni tą nienawiścią żyją. A prezes Jarosław, on już... Dziękuję bardzo. A ten prezes Jarosław, jak on już nawet coś zje, to on przynosi swoje w koszyczku z osiedlowego sklepiku. Ale ja mu zawsze coś przygotuję. Tylko, że on często nie dojada, zostawia. Na szczęście pod stołem zawsze siedzi, wierny jak pies ten poseł Hoffman. I dyszy.
i on czeka, że mu coś spadnie. Ale ja bardzo lubię gotować dla prezesa Jarosława, bo nawet jak ja coś z kuchni spieprzę, to on i tak zwala na Tuska. Ale w ogóle, kochani, ta cała opozycja, to ona mówi, że ona ma pomysł na głodnych i bezrobotnych. A mnie osobiście to się wydaje, że nikt nie ma pomysłu. Oni wszyscy liczą, że głodni zjedzą bezrobotnych. I teraz najłatwiej jest ugotować coś dla PSL. Oni wszystko zeżrą. Nieważne co, nieważne z kim, ważne, żeby przy stole. Ostatnio też do mnie zagląda Korwin-Mikke. I on zapytuje, panie Jankiel, ja mam problem z tym Bonim, bo on głupio gada. Ja mówię, panie Korwin, to pan go strzel w pysk. I on go strzelił. I on się teraz boi, że Boni go odda do sądu. A ja mówię, panie Korwin, to pan idź. Pan zapłać nawet karę grzywny 1000 złotych. Jak będzie trzeba, to pan zapłaci 2000. I pan mu da jeszcze raz pysk. I pan go tak długo bije w ten pysk, aż on ten pysk zamknie. Ale ja mówię do niego, panie Korwin, pan pamiętaj, że jak pan dajesz komuś pysk, to on może panu oddać w mordę. I teraz zdanie główne, kochani, no co zrobić, żeby podsłuchać Platformę Obywatelską? No gdzie schować mikrofon? No tu trzeba by było bardzo dużo mięsa dobrego, tylko ja go niestety nie mam, bo mi minister Sienkiewicz wszystkie mięso zabrał, bo on się z prezesem Belką tym mięsem rzucał. Dlatego teraz w oku Sienkiewicza Belki nie znajdziesz co najwyżej tatar. I jeśli chodzi o tych dwóch panów, to ja bardzo lubię, bo dzięki nim ja teraz mam w karczmie nowe danie. Kuskus, dupa i kamieni kupa. Jeśli zaś chodzi o gotowanie dla prezesa Belki, to on bardzo dużo w kuchni pieprzy. Ale najbardziej on pieprzy Radę Polityki Pieniężnej. Ja bardzo też lubię gotować dla pana Sikorskiego. On mi zrobił przyjemność, ja mogłem gotować dla Obamy. I tylko ja miałem pewną przykrość. On powiedział, że Amerykanom trzeba zrobić laskę. Kochani, i ja w imię tej przyjaźni polsko-amerykańskiej, ja już byłem pod stołem. Ja byłem pod stołem, tylko mnie tłumacz uratował i krzyczy, panie Jankiel, łaskę i pan zrób. To mnie ulżyło i ja wstałem i ja im wszystko z łachą podałem. Ale najwięcej do mojej karczmy zagląda Donald Tusk. On bardzo lubi rybę po cygańsku. Dla mnie to ta ryba jest po żydowsku, ale każdy je, co mu w duszy gra. On ostatnio bardzo jest smutny, mnie go szkoda. On mówi, a ja mu mówiłem, że z tego wszystkiego będzie afera, bo pies jak je, to nie szczeka, bo mu poparcie ucieka. I on mnie nawet, kochani, on mnie zapytał, bo on teraz musi znaleźć nowych, dobrych ministrów i czy ja mam radę. Ja mówię, panie Tusk, ja mam zawsze radę. Ministrów pan znajdziesz, ale nie znajdziesz dobrych, bo ciężko w burdelu znaleźć dziewicę. I ja wam powiem, ten Tusk, on mocno zapłakał i powiedział, że jemu poparcie spada na pysk. Ja mówię, Donek, to ty masz problem. Ty nie pójdziesz do nieba. A on zapytuje, jak to? No sam powiedziałeś, że tobie poparcie spada. A kto nie jest miły ludziom, ten nie jest miły Bogu.